Widzieliście, witam was bardzo serdecznie w haulu. Tak jak widzieliście na początku. Dzisiaj mam trzy rzeczy kupione, a mianowicie zeszyty. Jeszcze mam te kredki, które wczoraj niestety nie były back to school. Ponieważ no po prostu no mówiłam, pisałam, jeśli czytaliście opis, to po prostu z tego powodu, że był za długi ten film, po prostu by mi się nie wrzucił. Więc dlatego musiałam końcówkę tak jakby wykreślić, coś takiego. Ale wam je pokażę teraz tym hałem. Może zacznijmy od tych kredek, ponieważ zeszyty mam trzy. Jeden 60-kartkowy, jeden 32 i jeden 16. I przebędą mi jeszcze chyba dwa zeszyty, takie puste, które sobie sama zdobię. No ogólnie te kredki tak wyglądają, jest ich 12, są z firmy BIC. Co? O! No. Tu jest narysowane, że nie da się zeszyty wyzwać młotkiem, w co szczerze nie wierzę. Tak dokładnie, no ale nie wiem ile kosztowały w Lidlu. Tak, w Lidlu. Ale nie wiem, jak to kosztowało. No dobra. No. To przejdźmy może do zeszytów. Ja wam pokażę ten największy 60-kartkowy, którego nie będę miała do szkoły, bo te dwa pozostałe będę miała, a ten nie będę miała. Sorry. I ten pierwszy zeszytem jest zeszyt 60-kartkowy. Pusty. Ja go mam po prostu... Nie wiem, no będę miała może tu zapiski próbowe. Jest każdy z takim... To jest tygrys? Nie, to jest pantera. Jak mała? I tu pisze African Adventures. Wyglądam się, czy już skończyłeś ten z filmy Denmark. To wygląda. Z tyłu też jestem, tylko że trochę w innej postaci może. 60 kartek, czyste. No, ale jest ładny. Jest ogólnie w takim kolorze, bardziej żółtym, nie wiem, gdzieś w takich stylach. No, no może przejdźmy do następnego zeszytu. No słyszę. No ten zeszyt tam jest zeszyt 32, no, tylko numer jak już 60, to teraz 32, będziemy mieli 16. No to jest taki zeszyt o takim. To mi się coś nie spodobał. I tu pisze I Love You Music z takim serduszkiem. Jest to ogólnie tak, jest takim kolorze zielonym i ma takie białe kropki. Ma takiego białego ptaszka, który no, ma słuchawki i śpiewa. Tak jakby. Tu są dookoła nutki, tu jest ten napis ogólnie. No jest bardzo fajnym zeszytem i on kosztował. Aha, ten kosztował złoty 20, a ten kosztował 79 groszy. W delikatach wszystkie te trzy zeszyty. I są bardzo, bardzo fajne. I ostatnim zeszytem jest zeszyt 16-kartkowy, który też się zakochałam od początku. Jest to zeszyt z takimi słodkimi pieskami. Trzema pieskami, bo są dwa, tu jest trzeci, nie, no czterema, bo tu jest jeszcze pies. I ogólnie tu pisze friends, tu są trzy przyjaciele, koleżanki, koledzy, coś takiego. Ale bardziej to powiedzieć przyjaciele, czy coś takiego. I jeszcze za kartkowy, aha, i ten był w kratkę, i ten też jest w kratkę. I on jest z tej firmy Danmark. No wszystkie wydają mam zeszyty z Danmark. Dużo mam zeszytów z Danmark. I ogólnie tu są takie dwa ładne pieski, które się tak jakby przytulają. Tu jest ten napis Friends, taki biały jakby pasek. I tu jest ten taki śmieszny piesek. I tu jest ten napis, ten logo. I tu jest logo z tymi różnymi informacjami. I tu też jest napisany ten napis Friends. I są, jest tu jeden piesek. To jest spanielek, a ten golden, goldenki. To będzie na obiad? No, no to tyle. No na tyle, no i tak dosyć długo ten haul trwał. W porównaniu do tych wszystkich, no ale w każdym razie są zeszyty i teraz właśnie będę się zabierać znowu za nagrywanie Back to School i nagrywam go, to będzie nie wiem taki Back to School zeszytowy, bo tu będą wszystkie moje zeszyty, ponieważ jeszcze dojdą wtedy następne, no ale no wiecie, no co też nagrywam tego 1000. No, no po prostu chcę to nagrać, tak jakby, żeby było dokładnie, bo co już jest, to już prawie dokupuję. Ale obiecuję wam, że to już będzie przed ostatnim, jeszcze ostatnim będzie przed samą szkołą.
Ogólnie to są te dwa zeszyty i te kredki, zagubiłam wczoraj. No i oczywiście niestety ich nie nagrałam. No co? Moje zeszyty idą na kupę zeszytów i tyle. No to pa!